Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym zaprosić na lekcję historii, ale to nie będzie zwykła lekcja. Będzie to lekcja nietypowa. Przyjrzymy się losom Polski poprzez pryzmat pieśni i piosenek, które były nierozerwalnie związane z wielkimi wydarzeniami naszej historii. Historia ta obfitowała wiele wspaniałych i tragicznych wydarzeń, wiele pięknych, patriotycznych zrywów. Tym wydarzeniom nierozłącznie towarzyszyła pieśń. Były to pieśni bardzo podniosłe, wzruszające, zachęcające do walki, do oporu, ale również wesołe, a nawet frywolne. Zatem zapraszam na śpiewaną lekcję historii. Początki państwa polskiego i budowa jego potęgi związane były z rządami dynastii Piastów i Jagiellonów. Bogurodzica, pierwszy utwór w języku polskim, była pieśnią towarzyszącą najważniejszym, najwspanialszym wydarzeniom okresu tworzenia się potęgi państwa polskiego za Jagiellonów. Była hymnem królewskim tej dynastii, pełniąc tym samym funkcję pierwszego hymnu narodowego. Wykonywano ją przed ważnymi bitwami, m.in. pod Grunwaldem w 1410, Nakłem w 1431, podczas koronacji królów, wydawania wielkiej wagi państwowych dekretów. Stała się symbolem potęgi państwa polsko-litewskiego. Śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego przedstawiciela dynastii Jagiellonów, rozpoczyna się okres królów pochodzących z wolnej elekcji. Nie wszyscy okazali się dobrymi władcami. Złota wolność szlachecka i jej fundamenty, wolna elekcja i liberum veto, coraz bardziej osłabiają Rzeczpospolitą. Coraz częściej wewnętrzne sprawy wtrącają się nasi, rosnący w siłę sąsiedzi. Rzeczpospolita obojga narodów chyli się ku upadkowi. I stało się. W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonują pierwszego rozbioru Polski. Próby reform Sejmu Wielkiego mających na celu wzmocnienie okrojonego państwa kończą się uchwaleniem pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucji 3 maja. Witaj maju, maju trzeko, święć naszej polskiej krainie. Polska powstała.
jednak nie udało się. Na reformy było już za późno. Targowica, przegrana wojna polsko-rosyjska o konstytucję, drugi rozbiór, przegrane powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór dokończył dzieła zniszczenia. W 1795 roku Polska całkowicie znalazła się pod zaborami, wymazana z mapy Europy. Ale Polacy się nie poddali. We Włoszech generał Jan Henryk Dąbrowski formuje Legiony Polskie, które chcą u boku armii Napoleona odzyskać utraconą wolność dla ojczyzny. Wraz z Legionami powstaje najsłynniejsza i najbardziej znana pieśń patriotyczna – Mazurek Dąbrowskiego. I znów się nie udało. Co prawda Napoleon utworzył księstwo warszawskie, namiastkę państwa polskiego, ale nie trwało to długo. Po upadku Napoleona księstwo przestało istnieć. Wszystkie ziemie polskie znów znalazły się pod zaborami. Na Kongresie Wiedeńskim z ziem księstwa zostaje utworzone Królestwo Polskie, ale jest ono całkowicie podporządkowane Rosji, a car rosyjski ma być każdorazowo królem Polski. Polacy nadal nie chcą pogodzić się z utratą niepodległości. Na terenach zaborów, a szczególnie w Królestwie Polskim, powstaje wiele tajnych stowarzyszeń i organizacji niepodległościowych. I stało się. W zimną noc listopadową 1830 roku w Warszawie wybucha powstanie. Powstanie listopadowe i warszawianka. Związana z nim wspaniała pieśń zagrzewająca do boju, najsłynniejsza pieśń powstania, napisana przez Francuza Kazimira de Lavigne, taka polska marsylianka. Przetłumaczona na polski przez Karola Sienkiewicza. Znów klęska. Tysiące powstańców udaje się na emigrację, na wieczną tułaczkę. Tysiące powstańców zostaje zesłanych na Sybir. Na Polaków spadają ciężkie represje. Nie daje spokoju ciągle pojawiające się pytanie, kto zawinił? A to odpowiedź w słynnej pieśni Gustawa Ehrenberga z 1835 roku, gdy naród do boju. Mimo klęski 1831 roku próbujemy dalej. W 1846 roku kolejne powstanie, powstanie krakowskie, a w 1848 roku wiosna ludów w zaborze pruskim i austriackim i w końcu najdłużej trwające powstanie styczniowe
z 1863 roku, powstanie ogólnonarodowe, gdzie u boku szlachty walczą również chłopi. Wiele pieśni powstaje w tym okresie, ale najpopularniejszym z nich jest Ostatni Mazur. Nie mamy szczęścia. Mimo ogromnej determinacji powstanie upada. Na Polaków sypią się represje. Car likwiduje Królestwo Polskie, tworząc priwislański kraj. Rozpętuje się na niespotykaną dotąd skalę. Rusyfikacja w zaborze rosyjskim, germanizacja w zaborze pruskim. Ale nadal się nie poddajemy. Już nie mamy złudzeń co do możliwości samodzielnego wybicia się na niepodległość. Mamy nowy cel. Za wszelką cenę nie dać się wynarodowić. Mamy Drzymałę ze swoim słynnym wozem walczącego z pruskim ustawodawstwem i dzieci z Wrześni walczące o możliwość nauki religii w ojczystym języku. Reakcją na pruskie represje wobec polskich dzieci z Wrześni jest pieśń, przysięga napisana przez Marię Konopnicką, słynna rota, po raz pierwszy publicznie wykonana w 1910 roku podczas wielkiej manifestacji patriotycznej w Krakowie, związanej z odsłonięciem pomnika króla Władysława Jagieły w 500. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Nadzieja. W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Na to czekaliśmy. Po przeciwnych stronach barykady stoją nasi zaborcy. Na wszystkich frontach tej wojny walczą Polacy. Józef Piłsudski przy armii austro-węgierskiej tworzy polską formację. Pierwsza kompania kadrowa 6 sierpnia 1914 roku z pieśnią na ustach wyrusza do walki z wojskami rosyjskimi. Ojda, ojda, dana kompanio, kochana nie ma.
Nareszcie się udało. 11 listopada 1918 roku kończy się wojna. Nasi zaborcy przegrali. Mamy upragnioną wolność, ale nadal musimy walczyć, tym razem o granicę. I znów powstania. Wielkopolskie, jedyne zakończone sukcesem, i 3 powstania śląskie, dzięki którym uzyskaliśmy Górny Śląsk. I związana z nimi piosenka Już zachodzi czerwone słoneczko. Nie cieszyliśmy się długo wolnością. 23 sierpnia 1939 roku nasi sąsiedzi podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow. I 1 września 1939 roku najazdem Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. 17 września uderzyli Rosjanie i po przegranej wojnie obronnej dostaliśmy się pod okupację niemiecką i radziecką. Ale się nie poddaliśmy. Na emigracji nadal istniał i działał rząd polski, a na terenach okupowanych powstało Polskie Państwo Podziemne. Przykładem walki zbrojnej było Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. I ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Po Wiśle wola i pokoju, ulica każda, każdy dom. Gdy zagrzmi pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy twój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Koniec wojny w maju 1945 roku nie przyniósł nam pełnej niepodległości. Polska dostała się pod kuratele Związku Radzieckiego, który narzucił nam system polityczny i władzę. Polska miała stać się państwem komunistycznym na wzór Związku Radzieckiego. Ale nie udało się nas do końca ujarzmić. Co jakiś czas wybuchały strajki, krwawo tłumione przy użyciu wojska. W 1956 roku Poznański Czerwiec. W 1970 roku wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu i słynna balada o Janku Wiśniewskim. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom
naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie brucha. Janek Wiśniewski padł. W 1976 roku kolejne strajki w Radomiu, Ursusie i Płocku, a w 80 roku strajki w Stoczni Gdańskiej i pierwszy ogromny sukces. Przyjęcie słynnych 21 postulatów strajkujących i utworzenie Solidarności, pierwszego niezależnego związku zawodowego. I nierozerwalnie związana z nim pieśń Mury Jacka Kaczmarskiego, która stała się hymnem i sygnałem Radia Solidarność. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by mur. Oni śpiewali wraz z nim. Cieszyliśmy się namiastką wolności. 13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim wprowadziła w Polsce stan wojenny. Zdelegalizowano Solidarność, a tysiące jej działaczy internowano. Ale nie udało się zatrzymać tej lawiny. W 1989 roku władze komunistyczne musiały już pójść na ustępstwa i oddać część władzy opozycji. W 90 roku cała władza należała już do narodu, powróciła prawdziwa niepodległość. A naszą lekcję kończymy utworem Jana Pietrzaka, pieśnią symbolem, w której została zawarta jak w pigułce nasza historia, a słowa refrenu niech staną się naszą mantrą, żebyśmy zawsze o nich pamiętali. Z głębi dziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, kul i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska,
pole.